sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta w Krynicy-Zdroju 30 marca bieżącego roku odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pawła Kołodzieja, bokserskiego mistrza świata Federacji IBC w kategorii junior ciężkiej. Urodzony w Krynicy-Zdroju, niespełna 25-letni Paweł Kołodziej, magister politologii z resocjalizacją, pozostaje niepokonany na zawodowym ringu. W czasie konferencji prasowej Piotr Werner, prezes Wersportu, wypowiedział się na temat krynickiej gali bokserskiej, która odbędzie się w czerwcu, natomiast nazwisko rywala Pawła poznamy w maju. Tak, że jako człowiek sportu doskonale wiedziałem, że coś w Krynicy musi być dobrego, chociażby w postaci hali, ponieważ był hokej przez wiele lat, więc no nie można grać dobrego hokeja, Krynica grała dobry hokej, więc nie można grać hokeja w hali powiedzmy na 500 osób. Że Paweł jest tak zaangażowany uczuciowo i związany z Krynicą, no tego się nie spodziewałem, to dopiero wyniknęło z rozmów, no i okazało się, że dobrze się stało, żeśmy kiedyś zaczęli na ten temat rozmawiać, bo efektem jest to, że dzisiaj tutaj siedzimy i mówimy o tym, że najprawdopodobniej w czerwcu 26 się spotkamy. Chciałbym od siebie jeszcze tutaj powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy z tego, że uda się tę galę tutaj zorganizować. Było to takim zawsze od wielu lat moim marzeniem. I wiem, że czasami boksowanie w swoim rodzinnym mieście to jest jakaś tam dodatkowa presja dla zawodnika. Ale myślę, że sobie z tym poradzę. I ja ciągle w pamięci mam, jak byłem dzieckiem, jeszcze właśnie tutaj z kolegami, którzy są obecni ze mną, chodziliśmy na mecze hokejowe. To był taki doping i tutaj kibice są tak potrafią dopingować, że naprawdę mi uskrzydla. Kibice dopingowali hokeistom i też chciałem odnieść jakiś sukces, też chciałem być wielki. I po prostu ciężko pracowałem na tym i po tylu latach mam nadzieję, że moje marzenie się spełni i wygram tutaj. Jest to walka wygrana